13. turniej bokserski Srebrne Rękawice rozegrano w miniony weekend w Słupsku. Walki odbyły się w hali sportowej przy ulicy Ogrodowej. Podczas zawodów rozegrano 12 walk o główne trofeum i stoczono kilkanaście pojedynków towarzyskich. W zmaganiach uczestniczyli pięściarze z Pomorza oraz gospodarze, pięściarze czarnych. Zgłoszonych zostało 24 zawodników do walk turniejowych, jak również 14 zawodników do walk towarzyskich. Poziom zawodów jest na te grupy wiekowe, które startują, dosyć dobry, szczerze się przyznam, bo mamy młodzików, kadetów. Poziom jest dobry. Nie mamy co prawda seniorów z tego względu, że seniorzy nam szybko uciekają, kończą matury, studia, wyjeżdżają do pracy, ale jestem bardzo zadowolony, że mamy bardzo dużo młodzieży i że młodzież wchodzi do ringu, młodzież się bawi szermierką na pięści. A co wiemy o seniorach, którzy wyjechali, opuścili Słupsk? Jak sobie radzą gdzieś poza Słupskiem? Dobrze sobie radzą. Tomek Mazur zakończył karierę w tym roku. Zmienił na boks profesjonalny, z amatorskiego na profesjonalny. Pierwszą walkę wygrał, zdecydowanie wygrał. Przygotowuje się do swojej drugiej walki. Przeciwnika jeszcze nie znam. Tomek jest bardzo zadowolony. Z dobrej strony kibicom pokazał się Jakub Żuliński ze słupskiego klubu bokserskiego Czarni. Jakub wygrał swoją walkę i co warte podkreślenia, był to jego pierwszy punktowany pojedynek. Po mojej myśli przebiegały pierwsze dwie rundy. Trzecią tak zepsułem kondycyjnie, nie byłem za bardzo dobrze przygotowany. Chciałbym pochwalić przeciwnika za to, że był bardzo dobrze przygotowany fizycznie, jak i psychicznie oraz kondycyjnie. Podobały mi się moje pierwsze dwie rundy, jakie ja stoczyłem. Natomiast trzecią troszkę tak zepsułem pod względem kondycyjnym, nie wytrzymałem tego tempa. No i stąd ten wynik 2-1, sędziowie dwie rundy dali dla ciebie, a jedną rundę dla przeciwnika widocznie. A powiedz mi, jakie w tym roku stoczyłeś walki, jakie twoje osiągnięcia są? Chciałbym powiedzieć, że to była moja pierwsza walka punktowana, dlatego była ona dla mnie tak ważna. Oraz dlatego, że w moim rodzimym mieście, w Słupsku, ona była toczona, a poza tym toczyłem walki towarzyskie, sparingowe, jak i przedmeczowe. W jakiej kategorii walczysz i kto jest twoim trenerem? Walczę w kategorii 62 kilo, a moim trenerem jest Jurek Walczuk. Znakomicie poradził sobie w ringu kolejny zawodnik słupskiego klubu bokserskiego Czarni, Krzysztof Lis, który wygrał swoją walkę przed czasem. Wygrałem walkę w drugiej rundzie przez techniczny knockout. Trenuję 2 lata. No i moim największym osiągnięciem to dwie wygrane walki. A jak dzisiaj w ogóle poziom zawodów, jak zawodnicy? Poziom jest naprawdę duży, dobry. Jest dużo dobrych zawodników. No i tyle. Walka, mimo tego, że bardzo krótko trwa, to widzę, że jesteś bardzo zmęczony jednak. Tak, tak. Dużo zdrowia w to włożyłem. Wygrałem. Z dobrej strony pokazali się Słupszczaną pozostali pięściarze czarnych, w tym Nathan Konszewicz, który niefortunnie przegrał ostatnio dwie walki w Grudziądzu i Wierzchowie, ale w Słupsku wygrał swój pojedynek. Nasi najlepsi zawodnicy, medaliści tegorocznej Olimpiady Młodzieży to jest Nathan Konszewicz i Jakub Walczuk, także myślę, że będzie dużo emocji i dobry boks. Z 12 walk o główne trofeum, srebrne rękawice, pięściarze słupskiego klubu bokserskiego Czarni wygrali 8 pojedynków.